wieczór Państwu. Rozpoczynamy ostatni w tym semestrze i ostatni w tym roku akademickim wykład. Rok akademicki był kolejnym nadzwyczajnym rokiem. Składał się z dziwnych zawirowań. Kontynuowaliśmy epidemię, pandemię i przeszliśmy płynnie w wojnę. Natomiast dzisiaj, kończąc, chcielibyśmy uspokoić nieco narrację. Mamy po temu bardzo dobrą okazję i świetną wykładowczynię. Pani dr Ewelina Wanke będzie dzisiaj mówić o przedstawicielu jednego z najsłynniejszych i najsławetniejszych polskich rodów, o księciu Ferdynandzie Radziwile. Ale ważne jest to, że wkomponuje ten swój wykład w polsko-niemiecką historię. A to dlatego ważne, że historią się zajmowaliśmy tu już wielokrotnie. Ostatnio historią rosyjsko-ukraińską, rosyjsko-polską także po części. To był ostatni historyczny wykład, już jak gdyby w nadzwyczajnym trybie wojennym. Ale dzisiaj chcemy naprawdę narrację nieco uspokoić. Ja się zaraz rozłączę i potem, jak skończy pan doktor swój wykład, będziecie Państwo mogli, a właściwie zadawać pytania możecie i w trakcie, ale potem będę mógł je przekazać wykładowczyni i moderować rozmowę Państwa z nią. Przy mikrofonach i ze słuchawkami są dwoje tłumacze. Pani Dorota Cygan, jak zawsze, i pan Artur Kolasiński po raz pierwszy. Organizują to wszystko Bogusław Flek i prowadząca program, organizująca go Hanka Anna Jakob. Wyłączam się. Zapraszam panią Ewelinę Wankę, panią doktor, wykładowczynię, do pracy. Ona pokaże też coś, a później będziemy moderowali rozmowę. Proszę bardzo. Dziękuję panu przepięknie za tak wspaniałe wprowadzenie. Witam państwa bardzo serdecznie. Miło mi gościć u państwa. Pozwolę sobie podzielić się z państwem dwiema rzeczami, nie tylko efektem wieloletniej mojej pracy i badań poświęconych księciu Ferdynandowi Radziwiłłowi, ale jeszcze za chwileczkę również włączę dla Państwa prezentację, po to, żebyście Państwo mogli śledzić sobie i obserwować to, o czym będę opowiadała dokładnie właśnie w ten sposób. Opowiem dziś Państwu faktycznie o osobie, nad którą pracowałam przez dosyć długi czas. Jest to książę Ferdynand Radziwiłł, urodzony w roku 1834, zmarł w roku 1926. Mówimy więc o długim wieku XIX. Umiejscowiłam go na potrzeby dzisiejszego spotkania w kontekście stosunków polsko-niemieckich i w kontekście również jego rodziny. Opowiem Państwu o jednym z najwybitniejszych polskich polityków konserwatywnych swojej epoki, który urodził się w Berlinie jako wnuk Antoniego Henryka Radziwiłła i Luizy księżniczki Hohenzollern, co postawiło go w dosyć wyjątkowej sytuacji, a mianowicie takiej, że z jednej strony był Polakiem, był Radziwiłłem, a więc członkiem bardzo istotnego, jednego z najistotniejszych rodów polskich, a z drugiej strony był bardzo blisko spokrewniony z Hohenzollernami, a to wiązało go z pruskim domem panującym takim niepisanym węzłem lojalności. Urodził się przy tym w czasach, w którym sam fakt, że należał do rodziny arystokratycznej, owszem, bardzo wiele znaczył, ale inaczej niż było to w przypadku choćby i poprzedniego pokolenia, pokolenia jego rodziców, nie znaczył wszystkiego. To znaczy, że Ferdynand Radziwiłł musiał zapracować sobie na swoją karierę. Inaczej niż jego rodzice, czy inaczej niż jego dziadkowie, którzy, nazwijmy to, sprawowali władzę tylko i wyłącznie z faktu tego, że urodzili się w takiej rodzinie, w jakiej się urodzili. On tego nie mógł już zrobić.
O drodze życiowej Ferdynanda Radziwiłła decydowało więc kilka aspektów. Z jednej strony było to faktycznie urodzenie, wychowanie, wykształcenie, religia, ale także warunki polityczne i warunki społeczne, które panowały w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku, na początku wieku XX. Książę urodził się więc w pokoleniu, w rodzinie arystokratycznej, spokrewnionej z domem królewskim, ale w pokoleniu, które nie czerpało z tego pokrewieństwa już żadnych korzyści materialnych. Żeby mógł mówić o jakiejkolwiek karierze, musiał ukończyć na przykład studia wyższe. W tym wypadku było to prawo, które otwierało mu drogę do pracy w strukturach państwowych. Jego rodzice byli osobami głęboko wierzącymi i tę wiarę przekazali mu. Byli mocno zaangażowani w pracę katolików świeckich Berlina. O tym będziemy jeszcze na pewno dzisiaj troszeczkę mówili. I to właśnie ta głęboka, wręcz bezdyskusyjna wiara sprawiała, że stanął w opozycji do prowadzonej przez kanclerza Otto von Bismarcka polityki Kulturkampfu. Dał temu wyraz w roku 1874, stawając po raz pierwszy w szranki do walki o mandat do Reichstagu, w którym zasiadał nieprzerwanie do roku 1918, a więc do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. Jako parlamentarzysta, świetnie znający warunki zarówno polskie, jak i niemieckie, podjął sobie za cel doprowadzenie do równouprawnienia Polaków w Rzeszy Niemieckiej w ramach istniejących stosunków prawno-politycznych. To była myśl z dzisiejszej perspektywy może nawet oczywista, ale w drugiej połowie XIX wieku, w epoce rodzących się i bardzo silnie dojrzewających, rozwijających się nacjonalizmów, była to myśl niemożliwa do zrealizowania. Równocześnie w latach 1879-1918 był członkiem Izby Panów Pruskiego Landtagu, zaś w latach 1889-1918 kierował pracami Koła Polskiego w Reichstagu. Zadanie to było trudne do wykonania, dlatego że kierował pracami koła dokładnie w czasie, w którym nasilała się polityka antypolska prowadzona przez kolejnych kanclerzy, ale także ze względu na bardzo dużą rozbieżność w poglądach posłów, którzy zasiadali razem z nim w ławach Koła Polskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na kilka miesięcy przyjął mandat do Sejmu Ustawodawczego i poprowadził obrady otwierające tenże Sejm Ustawodawczy w funkcji marszałka seniora. Jako właściciel dóbr Przygodzice, hrabstwa Przygodzice leżącego w Wielkopolsce, pełnił także szereg funkcji społecznych i politycznych, pomiędzy innymi zasiadał w ławach Sejmu Prowincjonalnego Prowincji Poznańskiej i w tych funkcjach także starał się wpływać na stosunki panujące pomiędzy Polakami a Niemcami w społeczeństwie Wielkopolski. Niemniej interesujące w kontekście badań stosunków polsko-niemieckich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku jest społeczna, charytatywna i religijna działalność prowadzona przez Ferdynanda Radziwiłła w Berlinie, ale także na terenie prowincji poznańskiej. Radziwiłł postrzegał bowiem Kościół katolicki za niepodzielną całość, za instytucję niezależną od narodowości, za niezależną od języka, którym posługują się wierni. Stając w obronie praw katolików, nie rozróżniał więc pomiędzy Polakami a Niemcami, co z biegiem czasu spotykało się z coraz większą krytyką. Podobnie tak jak i jego związki rodzinne z Hohenzollernami początkowo zdawały mu się pomagać, natomiast w późniejszym czasie jego kariery przeszkadzały mu i stawały się powodem regularnych ataków na jego osobę. Tak w skrócie przedstawiłam Państwu w tym momencie biografię księcia i przejdę w tym momencie do szczegółowego omawienia poszczególnych aspektów. Mam nadzieję, że mogą się Państwo zorientować w tym, o czym dzisiaj będziemy mówili. Zatytułowałam moją dzisiejszą opowieść Ferdynand po Radziwiłłowie w Berlinie, Ferdynand książę Radziwiłł i jego wkład w budowanie stosunków polsko-niemieckich w długim wieku XIX.
Właściwie to równie dobrze mogłabym zatytułować ją Ferdynand Radziwiłł, opowieść o księciu, który na przykład miał odwagę marzyć o równouprawnieniu Polaków w Rzeszy. A to dlatego, że historię o Radziwiłłach, czy historię arystokracji generalnie, opowiada się troszeczkę jak bajkę. Jest to historia o dawnych i zapomnianych czasach, o czymś, co z naszej perspektywy jest zupełnie inne. Zanim szczegółowiej wejdę w historię życia Ferdynanda Radziwiłła, zatrzymam się zgodnie z zapowiedzią daną Państwu w tytule, z obietnicą daną w tytule na jego rodzinie. Historia berlińskiej linii Radziwiłłów jest równie dobrze znana, co i wypełniona mitami i legendami, czyli przez to tak naprawdę nie do końca znana. Dwie postaci dominują w historiografii, jeśli chodzi o tę linię rodu Radziwiłłów. Jest to osoba jego założyciela, księcia Antoniego Henryka Radziwiłła, całkiem uzdolnionego kompozytora, autora pierwszej opery do Fausta Goethego i nieco mniej uzdolnionego polityka, który osiedlił się w Berlinie w roku 1796, a to za sprawą zaaranżowanego, aczkolwiek spełnionego małżeństwa z pruską księżniczką Luizę Doroteą Filipiną Hohenzollern, córką księcia Ferdynanda Pruskiego, młodszego brata króla Fryderyka Wilhelma II. Drugą postacią, która dosyć dobrze znana jest w historiografii, często opisywana, jest ich córka Eliza, a to za sprawą jej nieszczęśliwej miłości do pruskiego księcia, a późniejszego króla Prus i cesarza Niemiec Wilhelma I. Już biografie tej dwójki berlińskich Radziwiłłów pokazują, jak trudna była sytuacja Polaków mieszkających w Prusach w okresie rozbiorów, nawet jeżeli byli oni bardzo blisko związani z dworem pruskim. Ponieważ utrata ojczyzny oznaczała dla Polaków utratę pozycji, urzędów, wpływów, nawet jeżeli były wcześniej również tylko honorowe, to oznaczała ona również konieczność wywalczenia ich od nowa na dworach państw rozbiorowych. Małżeństwo Antoniego i Luizy, tutaj widocznych dla Państwa na rodzinie, było zaaranżowane. Chcieli i potrzebowali go zarówno Radziwiłłowie, którzy w roku 1795 po podpisaniu trzeciego rozbioru Polski, a to słowo podpisanie tutaj ma takie specjalne znaczenie, ponieważ to właśnie ojciec księcia Antoniego, Michał Hieronim Radziwiłł, był marszałkiem Sejmu i to on swoim podpisem usankcjonował wybory. Więc Radziwiłłowie od tego momentu szukali dla siebie nowego miejsca, w którym mogliby potwierdzić swoją pozycję towarzyską. Ale także król Prus, który spodziewał się, że wiążąc ze sobą jedną z najwybitniejszych rodzin polskich, zdobędzie akceptacji pozostałych rodzin dla dokonania choćby i faktu rozbioru, szukał kontaktu z Radziwiłłami. Tak też się stało. Oczekiwania obydwu stron spełniły się. Antoni i Luiza wprowadzili się do pałacu przy Wilhelmstrasse 77, zakupionego z myślą o nich przez Michała Hieronima Radziwiłła, przez ojca pana młodego, i otworzyli podwoje tego pałacu dla Polaków i Niemców, bez względu na ich pochodzenie, bez względu na ich wyznanie. Wspólnym mianownikiem dla radziwiłłowskich gości była szeroko rozumiana kultura i wiedza, a dom przy Wilhelmstrasse stał się furtką do rozpoczęcia kariery i miejscem, w którym można było spotkać przedstawicieli domu królewskiego, dworu, polityków i bez zbędnych konwenansów rozmawiać z nimi, załatwić ten czy inny interes. Dla Fryderyka Wilhelma II był to więc cel nadrzędny. Mniej istotny był dla niego fakt, że jak to plotkowano w towarzystwie, Antoni nie do końca był równy urodzeniem Luizie. Także dla następnego z władców, Fryderyka Wilhelma III, stosunki z polskimi poddanymi były bardzo istotne i żeby podkreślić tę wagę, sięgnął on po autorytet uzdolnionego męża swojej kuzynki i uczynił go namiestnikiem
Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Tylko że czasy się zmieniły, zmienili się też władcy. I choć łączyły go z Radziwiłłami bliskie stosunki osobiste, szczególnie że po śmierci, bardzo wczesnej śmierci jego żony, królowej Luizy, to właśnie Luiza Radziwiłłowa opiekowała się jego dziećmi, w tym właśnie przyszłymi królami, Fryderykiem Wilhelmem IV i przyszłym cesarzem Wilhelmem I. To jednak Fryderyk Wilhelm III nie miał odwagi przeciwstawić się naciskom dworu, a już szczególnie naciskom, które płynęły z Rosji, od ówczesnej rosyjskiej cesarzowej matki, i nie udzielił zgody na ślub Elizy Radziwiłłówny, córki swojej kuzynki, ze swoim drugim synem Wilhelmem Pruskim, a późniejszym królem i cesarzem Wilhelmem I. Cesarzowa matka naciskała wówczas bardzo intensywnie na króla pruskiego, wymuszając na nim małżeństwo Wilhelma ze swoją wnuczką, jedną ze swoich wnuczek, księżniczek weimarskich. Miała na myśli na początku Marię, starszą z wnuczek swoich. Stanęło na Augustie, a to dlatego, że w Marii zakochał się młodszy brat Wilhelma. Takie to były czasy. Wymówką była nierówność urodzenia Elizy, której matką przecież była księżniczka Hohenzollern, i Wilhelma, który w czasie, o którym mówimy, nie miał jeszcze w ogóle żadnej szansy na koronę. A to ciekawe, ponieważ mianując Antoniego Radziwiłła w tym czasie namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego, o czym już mówiłam, i usuwając Radziwiłłów ze stolicy na całe lata, które królowi zajęło podjęcie decyzji, czy Wilhelm i Eliza mogą wejść w związek małżeński, czy ewentualnie jeszcze nie, sprawił, że zarówno Luiza, jak i wszystkie radziwiłłowskie dzieci, które dorastały w związku z powyższym w Poznaniu, bardzo dobrze poznały kulturę polską, język polski i bardzo mocno związały się z polskością. Z pomiędzy ośmiorga dzieci, które narodziły się ze związku Luizy i Antoniego, czwórka przeżyła księcia Radziwiłła. Była to Eliza, którą w dalszym ciągu jeszcze widzimy, oraz jej młodsza siostra Wanda, późniejsza księżna Czartoryska, a także synowie Wilhelm i Bogusław. Eliza i Wanda zmarły dosyć młodo, ponieważ w okolicach 30, natomiast Wilhelm i Bogusław mieli spełnione życie. Każdy z nich zrobił jakąś tam w pewien sposób karierę. Zmarli w latach 70. XIX wieku. Ich kariery były od siebie tak bardzo różne, jak bardzo się od siebie oni sami różnili. A ta część opowieści o berlińskich Radziwiłłach jest o tyle ważna, że wytycza ona drogę, pokazuje ona drogę, jaką poszły późniejsze pokolenia. Zobaczymy teraz sobie właśnie Wilhelma Radziwiłła i jego żonę, późniejszą żonę Matyldę Klary et Altringen. Starszy z braci Wilhelm urodził się w roku 1797, a więc był rówieśnikiem cesarza Wilhelma I i jego bardzo bliskim przyjacielem. Podobnie jak jego królewski kuzyn, bardzo wcześnie, bo już w okresie wojen napoleońskich, rozpoczął karierę wojskową. Był to czas, kiedy każda z osób, która liczyła się w jakikolwiek sposób na dworze królewskim, musiała udowodnić swoją patriotyczną postawę. Przedstawicielem Radziwiłłów, który przywdział mundur pruski i zdjął go dopiero właśnie na sam pod koniec swojego życia, był właśnie Wilhelm Radziwiłł, który miał wówczas 16 lat, bardzo szybko piął się w karierze wojskowej. Dopiero po doświadczeniu na polach bitew wysłano go do szkoły wojskowej. Po jej ukończeniu trafił do Poznania, gdzie akurat przebywali jego rodzice, gdzie jego młodsza siostra czekała na decyzję króla, czy
może wejść w swój wymarzony związek małżeński, czy nie. Wilhelm przejął tam dowództwo batalionu tamże stacjonującego, a jednocześnie przyjął również funkcję pocztyliona w kontaktach pomiędzy Elizą a Wilhelmem. Po zerwaniu związku pomiędzy Elizą a Wilhelmem i potem, kiedy Wilhelm poślubił Augustę, na kilka lat wyjechał jeszcze w długą podróż po Europie po to, żeby zapoznać się z tamtejszymi polami bitew, wrócił i krótko po powrocie otrzymał już stopień generała. Był między innymi dowódcą twierdzy Torgau, dowódcą korpusu armii w Magdeburgu. Wreszcie był gubernatorem wojskowym prowincji brandenburskiej, głównym inspektorem twierdz pruskich. To była naprawdę ogromna, bardzo wielka kariera. Przebywał przez całe swoje życie bardzo blisko Wilhelma, kiedy w roku 1861 Wilhelm Pruski koronował się w Królewcu na króla Prus, to właśnie jego bliski przyjaciel Wilhelm Radziwiłł podawał mu w trakcie tej ceremonii koronę. Nie doczekał chwili, kiedy Wilhelm został cesarzem Niemiec, zmarł w Berlinie latem 1870 roku. Ponieważ ta wielka kariera wymuszała na Wilhelmie Radziwile ciągłą gotowość do podróży, to nie pozwalała mu na zajmowanie się sprawami tak przyziemnymi, jak na przykład kontrola majątków. Na szczęście Wilhelm miał jeszcze młodszego brata, Bogusława, ojca naszego głównego dzisiejszego bohatera, Ferdynanda, który mieszkał w Berlinie i który właśnie zajmował się czymś takim, jak nadzorowanie kancelarii książąt Radziwiłłów. Kancelarii książąt Radziwiłłów, a nie księcia Radziwiła, ponieważ mieliśmy tutaj do czynienia z dosyć skomplikowaną sytuacją. Niuanse takie skomplikowane i prywatne historie pomiędzy królem a Radziwiłłami, a także pomiędzy Radziwiłłami a cesarzem Rosji Aleksandrem I, pomiędzy Luizą Radziwiłłową a jej teściami sprawiły, że Wilhelm i Bogusław Radziwiłłowie nigdy nie podzielili pomiędzy sobą majątku, który odziedziczyli po rodzicach. W skład tego majątku wchodził nie tylko pałac w Berlinie, ale między innymi właśnie w hrabstwo Przygodzice razem z pałacem w Antoninie, który dla Państwa tutaj przygotowałam na zdjęciu, a także zapuszczone, rozgrabione, ale ogromne i niegdyś bardzo istotne ordynacje rodowe Ołyka i Nieświerz. Był to więc majątek wielki, chociaż na ten moment wcale nie aż tak dochodowy. Co gorsza, Bogusław i Wilhelm Radziwiłłowie nie podzielili tego majątku również testamentarycznie i tak zabezpieczyli go przed podzieleniem, że kiedy ich pierworodni synowie, Ferdynand Radziwiłł oraz jego kuzyn Antoni, chcieli tego dokonać, musieli prosić cesarza Wilhelma I o zgodę. No ale wracając do Bogusława i do Wilhelma, jeszcze raz dla Państwa w wieku dosyć młodym, zamierzenie czy też niezamierzenie prowadzili oni bardzo podobne życie i łączyło ich tak naprawdę dosyć sporo. Jak już wspominałam, jako młodzi chłopcy rozpoczęli karierę wojskową, przy czym Wilhelm kontynuował ją do końca życia, natomiast Bogusław w pewnym momencie z niej zrezygnował po to, żeby zająć się sprawami przyziemnymi, takimi jak kontrola właśnie majątków, jak opieka nad dziećmi, a łącznie mieli ich 16, każdy z nich po 8, albo na przykład działalnością charytatywną. Obydwaj poślubili w roku 1832 poznane wówczas w kurorcie czeskim Teplice siostry Matyldy i Leontyny Klary et Altringen. Swoją drogą to Matylda Klary wyliczana jest jako jedna z tych kobiet, które, jakżeby to powiedzieć delikatnie, które były pocieszycielkami przyszłego cesarza Wilhelma I,
kiedy ten zmuszony został rozstać się z Elizą. Co prawda biografowie Wilhelma I nie mówią, jak dalece Matylda pocieszała Wilhelma I po tej wielkiej stracie. Faktem jest, że to właśnie Wilhelm zasugerował Radziwiłłom pobyt w Teplicach i to właśnie tam doszło do spotkania pomiędzy pannami Klary a młodymi Radziwiłłami. Ponadto Bogusław i Wilhelm mieszkali razem ze swoimi rodzinami we wspólnym pałacu przy Wilhelmstrasse. Każdy z nich zajmował, każda z rodzin zajmowała swoje skrzydło tego pałacu. Tam wspólnie wychowywały się dzieci. I tak jak już wspominałam, obydwaj nigdy nie podzielili swojego majątku. Choć zrodzeni byli z matki ewangeliczki, to byli katolikami. Ich religijność wzmocniło małżeństwo właśnie z pannami Klary, katoliczkami bardzo religijnymi. I religijność obydwu tych rodzin było widać w ogromnym zaangażowaniu na rzecz kościoła katolickiego w Berlinie, chociaż prym wiódł tutaj właśnie Bogusław, który po prostu miał na to więcej czasu i więcej zainteresowań. Ponadto w roku 1846 posiadane przez nich dobra przygodzice zostały podniesione przez króla do rzędu hrabstw, dzięki czemu obydwaj książęta otrzymali prawo dziedzicznego zasiadania najpierw w poznańskim sejmie prowincjonalnym, a następnie w nowo utworzonej Izbie Panów. Wspólnie rozpoczęli więc karierę polityczną, która w przypadku każdego z nich potoczyła się bardzo mało spektakularnie. No i na tym może koniec z tymi podobieństwami pomiędzy obydwoma braćmi Radziwiłłami. I przejdźmy bardziej, skupmy się teraz bardziej na ojcu naszego bohatera, na księciu Bogusławie Radziwile, który, tak jak już wspominałam, zajmował się opieką nad dziećmi, zajmował się kontrolą stanu dóbr, ale także prowadził bardzo intensywną działalność w świecie katolików świeckich miasta Berlina i bardzo intensywną działalność charytatywną. Do największych osiągnięć i sukcesów jego życia należało stworzenie pierwszego w mieście szpitala katolickiego, do dziś istniejącego i działającego szpitala świętej Jadwigi, ale także stworzenie i zainicjowanie i utrzymywanie całego szeregu stowarzyszeń katolickich, nie tylko opiekujących się najbardziej potrzebującymi pomocy grupami społecznymi, ale także skupiającymi szybko rosnącą warstwę robotniczą i dającymi pewnego rodzaju alternatywę, wskazującymi sposób postępowania i sposób prowadzenia życia w czasie wolnym od pracy. Pierwszym powstałym w mieście stowarzyszeniem katolickim było założone w roku 1838 właśnie przez Matyldę i Leontynę Radziwiłłowe oraz przez kilka innych pań katolickich miasta, Stowarzyszenie Pań Świętej Jadwigi na rzecz opieki nad sierotami katolickimi. Opiekowało się one dziećmi, których rodzice zmarli w trakcie epidemii cholery, która panowała w mieście na początku lat 30. Natomiast sam Bogusław, zakładając w Berlinie pierwsze Stowarzyszenie Świętego Wincentego, zrewolucjonizował spojrzenie na pomoc charytatywną. Dotychczas pomoc charytatywna, niesienie pomocy charytatywnej wyglądało w ten sposób, że arystokraci za przeproszeniem kupowali sobie czyste sumienie, a więc wspomagali finansowo instytucje charytatywne, utrzymywali je, sponsorowali je. Natomiast Radziwiłł postępował zupełnie inaczej. To on sam chodził do swoich podopiecznych, odwiedzał ich domów w normalnych warunkach, w których na co dzień żyli, rozmawiał z nimi, dowiadywał się, jaki rodzaj pomocy jest im najbardziej potrzebny, prowadził więc coś w rodzaju wywiadu środowiskowego połączonego z katechizacją i rozmowami umoralniającymi.
podejmując swoje życiowe decyzje, obydwaj bracia wyznaczyli drogę, którą poszli następni ich synowie. Antoni, syn Wilhelma, został tak jak ojciec wojskowym, był generałem i adiutantem trzech cesarzy. Ferdynand natomiast, syn Bogusława, chociaż miał za sobą epizod wojskowy i dosłużył się nawet stopnia generalskiego, wziął udział w dwóch wojnach, w trakcie których poniósł pewne sukcesy i zasługi, także nawet mógł zostać odznaczony za swoje działanie na polu bitwy, to został politykiem, działaczem charytatywnym i odniósł ogromne sukcesy w zarządzaniu majątkiem. Ten krótki opis stosunków rodzinnych panujących w domu, w którym dorastał Ferdynand Radziwiłł, przez dłuższy czas prowokował historyków, a przede wszystkim publicystów do stawienia takiej tezy, że berlińska linia Radziwiłłów była linią zgermanizowaną. Mnie się wydaje, że raczej nie jest to do końca tak. Opinia taka mogła powstać dopiero w czasach, w których tak naprawdę przestano rozumieć prawa rządzące arystokracją. Otóż w momencie, w którym rozpoczęła się nasza opowieść, ponadnarodowe związki pomiędzy arystokracją były czymś zupełnie naturalnym, a przynależność narodowa i patriotyzm oznaczało coś zupełnie innego niż rozumiemy to dzisiaj. Można więc było czuć się Polakiem i można było być jednocześnie oddanym żołnierzem króla polskiego. To się nie króla pruskiego. To się ze sobą nie wykluczało. Jak bliskie były te związki, widać po akcie chrztu Ferdynanda Radziwiła, który mogę Państwu tutaj zaprezentować. Ferdynand Radziwiłł urodził się w Berlinie w dniu 16 października 1834 roku. Niespełna miesiąc wcześniej, 27 września, zmarła jego ciotka Eliza Radziwiłłówna. Zmarła ona na gruźlicę. Ciotka, o której plotkowało przecież całe berlińskie towarzystwo. Całe środowisko dworskie. Jej śmierć i pożegnanie z nią wzbudziło bardzo wiele emocji, wręcz poruszyło miastem. Natomiast w dniu jej urodzin, 28 października 1834 roku, zorganizowano chrzest Ferdynanda Radziwiłła, świeżo narodzonego młodego człowieka. A jego rodzicami chrzestnymi, tudzież świadkami jego chrztu, tak jak mogą Państwo przeczytać z listy, którą dla Państwa umieściłam, była właściwie cała rodzina Hohenzollernów. Na tej liście znajdą Państwo króla Fryderyka Wilhelma III, następcę tronu oraz jego małżonkę, przyszłego króla Fryderyka Wilhelma IV i królową Elżbietę Pruską. Jest tam również cesarzowa Rosji Aleksandra, która była młodszą siostrą, która była siostrą Wilhelma I. Sam Wilhelm I również, cały szereg innych książąt pruskich także towarzyszył młodemu Ferdynandowi Radziwiłłowi w tym dniu. Co prawda nie mam dla Państwa obrazu przedstawiającego, czy zdjęcia przedstawiającego bardzo maleńkiego Ferdynanda, ale zaczniemy już od takiego Ferdynanda 9-letniego. Wokół Ferdynanda Radziwiłła skupiło się wówczas, w dniu jego chrztu, zebrały się dwie rodziny, które nie żyły chwilowo ze sobą w dobrych nastrojach, ale które jednocześnie łączył ból po stracie Elizy i nadzieja na poprawę stosunków pomiędzy sobą. Ferdynand Radziwiłł miał być takim momentem, miał być taką chwilą, która obydwie te rodziny ponownie mogła połączyć. Po krótkim czasie i okresie wychowywania, jak to bywało w rodzinach arystokratycznych, wychowywania przez guwernantki i nianie, Ferdynand Radziwiłł został oddany pod opiekę nauczyciela Feliksa Podlewskiego, pochodzącego z Małopolski. Może to troszeczkę
zaskakiwać, bo dotychczasowa nasza opowieść sugerowała, że Radziwiłłowie starali się budować swoją strategię rodową na bliskości z Hohenzollernami. Wspominałam o tym, że chętnie historiografia przypisuje, tudzież mówi, że była to rodzina na tym etapie zgermanizowana, a tutaj nagle pojawia się Polak i to jeszcze z takim konkretnym celem nauczenia swojego podopiecznego języka polskiego, nauczenia go historii i geografii polskiej, socjalizacji i nauczenia go szacunku do swojego rodu. Dlaczego? Jeżeli troszeczkę głębiej spojrzeć na ten temat, to zwrócimy uwagę na to, że kiedy Antoni Henryk Radziwiłł przyjechał do Berlina pod koniec XVIII wieku, znajdował się w bardzo trudnej sytuacji, to była sytuacja rozbiorowa, musiał zbudować swoją pozycję na dworze obcym. Wybór padł na bratanicę króla. Musiał więc nie tylko dostosować się do panujących w Prusach warunków, nauczyć się tam żyć, poruszać się w pruskim towarzystwie, ale także stworzyć swój własny dom, swoje własne pole, na którym, które byłoby dla niego charakterystyczne. Także to on był w sytuacji, w której on musiał nauczyć się, jak funkcjonować na innym dworze. No nie było to trudne, ponieważ arystokracja z pewną lekkością i łatwością poruszała się pomiędzy sobą, pomiędzy dworami europejskimi. Taką cechą charakterystyczną Radziwiłłów był stworzony przez nich salon, który był salonem otwartym, w którym spotykali się polscy i niemieccy intelektualiści bez względu na pochodzenie społeczne, w którym można było zrezygnować z etykiety, w którym można było właśnie w nieskrępowany sposób zawierać kontakty towarzyskie. Salon Radziwiłł stanowił wreszcie drzwi pomiędzy światem pruskiego dworu i światem nowych polskich poddanych. Ponieważ Luiza była ewangeliczką, a Antoni był katolikiem, zgodnie z życzeniem króla podjęto taką, tudzież za zgodą króla podjęto taką umowę, zawarto taką umowę, że zrodzone z tego związku dziewczynki otrzymywały następnie religię mamy, natomiast synowie wychowywani byli kształceni zgodnie z wiarą ojca. Efektem tego było to, że dom Radziwiłłów był domem niesamowicie otwartym i bardzo tolerancyjnym. Potem mieliśmy taki epizod, o którym również już wspominałam, że Antoni Radziwiłł objął funkcję namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Eliza oczekiwała na decyzję króla co do jej małżeństwa i nie wolno jej było w tym czasie przebywać w Berlinie, więc cała rodzina mieszkała razem ze sobą w Poznaniu. To był ten moment, kiedy radziwiłowskie dzieci wychowywane dotychczas w pobliżu dworu królewskiego w Berlinie bardzo mocno zbliżyły się do środowiska polskiego. Poznały historię Polski, poznały język polski, poznały polskie towarzystwo. Dom Radziwiłłów w Poznaniu odgrywał naprawdę dużą i istotną rolę. W takiej sytuacji nie dziwi więc, że Bogusław i Wilhelm Radziwiłłowie, a właśnie troszeczkę bardziej Bogusław niż Wilhelm, podjęli decyzję, że ich synowie i córki również będą wychowywały się pod opieką Polaka. Ponieważ faktycznie Feliks Podlewski uczył nie tylko i wyłącznie Ferdynanda Radziwiłła, ale uczył też jego starszego kuzyna, o rok starszego kuzyna Antoniego Radziwiłła, który poszedł w ślady ojca, również był wojskowym adiutantem trzech cesarzy, ożenił się z Francuską, której polska historiografia bardzo chętnie przypisuje to, że zwróciła rodzinę ku polskości.
Też nie do końca to właśnie było, tak? Maria, bo tak miała na imię żona Antoniego Radziwiłła, była Francuską, która nigdy nie nauczyła się języka niemieckiego i nigdy nie wyrobiła w sobie szacunku do jakiejkolwiek innej kultury poza kulturą francuską. Bardzo zależało jej na stanie posiadania, bardzo zależało jej na wielkiej ordynacji świeckiej, którą z czasem Antoni odziedziczył. Dbała o nią niesamowicie, rozwijała ją, dbała o to, żeby odzyskać zgromadzone tam skarby rodzinne, pamiątki rodzinne, które zostały rozkradzione w minionych dziesięcioleciach, szczególnie właśnie przez Rosjan. I położyła ogromne zasługi naprawdę w rewitalizacji tych dóbr, ale powodowała nią niechęć powrotu do polskości rodziny, bo ta rodzina nigdy nie przestała być rodziną polską, tylko powodowała nią wola życia w sytuacji prestiżowej, ponieważ dla każdej rodziny arystokratycznej posiadanie zamku z ogromnymi tradycjami i wypełnionego portretami przodków malowanymi na przestrzeni stuleci było po prostu kwestią prestiżu. W roku 1870 zmarł Wilhelm Radziwiłł, a 3 lata później zmarł Bogusław Radziwiłł, to właśnie Antoni Radziwiłł i jego kuzyn Ferdynand podzielili pomiędzy sobą spadek otrzymany po swoich ojcach. I podzielili go w ten sposób, że Antoni i właśnie Maria Radziwiłłowa otrzymali duży majątek, przynoszący dochodowy majątek, czyli ordynację nieświecką, natomiast Ferdynand Radziwiłł otrzymał z jednej strony no, rozgrabioną i w bardzo złym stanie znajdującą się ordynację łódzką, lepiej dochodowe dobra przygodzice, które były dla niego ważne, bardzo ważne i istotne ze względów politycznych, a mianowicie dlatego, że razem z tymi dobrami związane było prawo do zasiadania zarówno w Sejmie Prowincjonalnym prowincji poznańskiej, jak i właśnie w Izbie Panów pruskiego Landtagu. Natomiast pałac w Berlinie, który stał się dla obydwu rodzin po prostu zbyt mały i zbyt ciasny, został sprzedany po to, żeby móc spłacić z pieniędzy, które za niego otrzymano młodsze rodzeństwo. Pałac ten sprzedano państwu pruskiemu, a właściwie to nie pruskiemu, a państwu już niemieckiemu, bo mówimy tutaj o roku 1875, a więc po powstaniu Rzeszy Niemieckiej i zapadła decyzja, że w budynku tym powstanie kancelaria Rzeszy. Pierwszym mieszkańcem tego budynku, pierwszym kanclerzem, który wprowadził się do Pałacu Radziwiłłowskiego był Otto von Bismarck, ostatnim natomiast mieszkańcem jego był Adolf Hitler. W momencie, kiedy następowało dzielenie majątku przypadającego na obydwu braci, Ferdynand Radziwiłł miał lat 39, był oficerem, był żołnierzem, był bohaterem 2 wojen odznaczonym medalami, był prawnikiem i pracownikiem sądów pocztami, był także mężem, małżonkiem księżniczki Pelagi Sapieżanki. Tutaj widzicie Państwo jej portrety wykonane ręką Ferdynanda Radziwiłła w roku 1864. Pelagi Sapieżanki, a więc polskiej patriotki. Kobiety, która
wychowana została w cieniu powstań, która wychowana została na prawdziwą patriotkę, na prawdziwą Polkę i nie tolerowała jakiegokolwiek odstępstwa od takiej wizji. Miał w tym momencie także już z nią troje dzieci, kolejne były w drodze. Miał też spore doświadczenie w zarządzaniu dobrami, bo od wczesnych lat 50. to właśnie on na prośbę ojca i na prośbę swojego stryja wyjeżdżał regularnie na Wołyń i Polesie po to, żeby doglądać dóbr Ołyka i Nieświerz. I właśnie w przypadku obydwu tych młodych mężczyzn, Antoniego i Ferdynanda, powtórzyła się sytuacja, którą mieliśmy już do czynienia w przypadku ich ojców, Wilhelma i Bogusława, a mianowicie Antoni został żołnierzem i najzwyczajniej w świecie nie miał czasu na to, żeby zajmować się sprawami przyziemnymi, natomiast Ferdynand, który był prawnikiem, który pracował przy rejencji poczytamskiej, mógł w każdym momencie poprosić pisemnie dyrektora sądu o oddelegowanie go, zwolnienie go, o urlop i wyjechać na miesiąc, pół roku czy rok na wschód, żeby doglądać spraw rodzinnych. Przy okazji, jak Państwo już tutaj mieli okazję zobaczyć, Ferdynand Radziwiłł był również całkiem zdolnym rysownikiem i malarzem. Tutaj kilka scenek rodzajowych. Jeśli Państwo przyjrzycie się uważnie, to rozpoznacie na nich również naszego bohatera. Ferdynand Radziwiłł bardzo chętnie rysował, bardzo chętnie malował. Tutaj mamy akwarele ze sztambuchów, które wręcz namiętnie przygotowywał w trakcie swoich podróży. Ogląda się je i czyta jak dzisiejsze pamiętniki z podróży, tudzież jak albumy ze zdjęciami. Ilustracje te czasami uzupełniane są krótkimi tekstami, które opowiadają o przeżyciach naszego bohatera. Powiedziałam Państwu, że Ferdynand Radziwiłł otrzymał nie tylko te dobra na wschodzie, czyli ordynację ołycką z podziałów, ale także otrzymał hrabstwo Przygodzice, a dzięki temu również prawo do zasiadania w Sejmie Prowincjonalnym Prowincji Poznańskiej, a także w Izbie Panów Pruskiego Landtagu. W trakcie moich badań nad Ferdynandem Radziwiłłem musiałam dojść do takiego zaskakującego stwierdzenia w pewnym momencie, że tak naprawdę nic nie wskazuje na to, że Ferdynand Radziwiłł nosił się od zawsze z zamiarem zostania politykiem. Mimo człowieka, który zasiadał w parlamencie Rzeszy i w Izbie Panów przez ponad 44 lata, a następnie zasiadał również w Sejmie Ustawodawczym Niepodległej Polski, czyli 45 lat bycia politykiem, to jest ogromnie długi okres, wielka konsekwencja, z którą mamy do czynienia, a zdaje się, że wcale nie takie były jego plany. Co się wydarzyło? Wydarzył się Kulturkampf. Tuż po powstaniu Rzeszy kanclerz Otto von Bismarck rozpoczął przedziwną walkę, politykę Kulturkampfu, którą rozumiał jako walkę mniej może przeciwko władzy, on tak ją rozumiał, jako walkę mniej przeciwko władzy Kościoła katolickiego, a bardziej o wzmocnienie i utrwalenie jedności przecież dopiero co powstałego państwa niemieckiego. Bismarck zaatakował jednak Kościół katolicki, a to był dla Radziwiłłów moment nie do zaakceptowania. To była sytuacja nie do zaakceptowania. Już pierwsze wprowadzone przez kanclerza prawa antykościelnego uderzały nie tylko w Kościół, ale także w działalność prowadzoną przez
wówczas jeszcze Bogusława Radziwiłła, ale także przez Ferdynanda, który bardzo intensywnie wspomagał swojego ojca. Nic dziwnego, że Radziwiłłowie zareagowali bardzo agresywnie i nie tylko głośno protestowali przeciwko prawodawstwu Kulturkampfu, przeciwko zachowaniu kanclerza, ale także ogłosili jego bojkot towarzyski. Kiedy zmarł Bogusław Radziwiłł 2 stycznia 1873 roku to było, do samego dnia pogrzebu, do dnia, w którym trumna z jego ciałem została wywieziona z Berlina do rodzinnego Antonina, czuwali przy nim i odwiedzali go przyjaciele. Byli to zarówno duchowni katolicy, działacze, świeccy katolicy, byli to politycy, ale także członkowie domu królewskiego, w tym cesarz i cesarzowa. Denerwowało to Bismarcka, który w późniejszych czasach nie omieszkał tego skomentować, ale dało też Ferdynandowi i jego młodszemu bratu Edmundowi siłę do podjęcia decyzji o postawieniu swoich kandydatur w zbliżających się wyborach do Reichstagu drugiej kadencji. Dawało im to również nadzieję, ale tylko jedynie nadzieję na to, że będą mogli dzięki temu rzeczywiście sprawować władzę. Edmund i Ferdynand kandydowali w styczniu 1874 roku podwójnie, że tak powiem, a mianowicie Edmund skutecznie kandydował na Śląsku w okręgu Bytom-Tarnowskie Pury, natomiast Ferdynand wystawił swoją kandydaturę w dwóch okręgach, w śląskim okręgu Strzelce, Opolskie Koźle, ale także w wielkopolskim okręgu Ostrzeszów i Odolanów. Różnica była znacząca, ponieważ pomiędzy Polakami a frakcją katolicką Centrum istniała pewna umowa gwarantująca podział strefy wpływów. To znaczy, że Polacy kandydujący do Reichstagu bądź to do Sejmu Pruskiego na terenie Śląska wstępowali następnie do frakcji Centrum i tak właśnie zrobił Edmund Radziwiłł w roku 1874. Natomiast Polacy wybrani do tychże parlamentów na terenie Wielkopolski zasilali szeregi Koła Polskiego. Wiele wskazuje na to, że Ferdynand Radziwiłł miał zamiar wstąpić również do Centrum, ponieważ tak naprawdę nie od początku miał zamiar występować w imieniu Polaków na arenie parlamentarnej. Chciał bronić Kościoła katolickiego przed Kulturkampfem. Ale losy potoczyły się tak, jak się potoczyły. Jego kontrkandydat na Śląsku, a był nim książę na ujeździe Hugo zu Hohenlohe-Öhringen, no, zachował się nie po męsku i sfałszował wybory, co następnie udowodniono w Reichstagu, odebrano mu mandat, ale wtedy było już za późno na podejmowanie jakichkolwiek innych decyzji. W każdym razie Ferdynand Radziwiłł przegrał wybory na Śląsku w pierwszym momencie, natomiast wygrał je na Wielkopolsce i wstąpił do Koła Polskiego. Wstępując do Koła Polskiego, musiał zaakceptować rządzące nim reguły. Podstawową zasadą rządzącą Kołem Polskim, tutaj widzą Państwo w tym momencie szereg zdjęć pokazujących twarze polskich polityków, przede wszystkim polskich polityków, no powiedzmy w połowie drugiego rzędu od dołu ci Polacy się urywają i zaczynają się nacjonalni, narodowi liberałowie, ale nie szkodzi. Jest to frakcja Polska w Parlamencie Rzeszy 8 kadencji w latach 1890-93. Wstępując do Koła Polskiego, Ferdynand Radziwiłł musiał się dostosować do rządzących nim reguł, a te reguły były dla niego trudne do przyjęcia, nie odpowiadające jego zamiarom, nie odpowiadające temu, co chciał zrealizować i w jaki sposób chciał sprawować swój urząd. A mianowicie podstawową zasadą była zasada solidarności, oznaczająca, że wszyscy posłowie wstępujący do Koła Polskiego, bez względu na ich pochodzenie, a także bez względu na poglądy polityczne, głosują razem. Musieli również jednolicie i solidarnie występować na arenie politycznej. A to dlatego, że gdyby każdy z nich
życzył sobie wypowiadać się tylko i wyłącznie we własnym imieniu, to nie mogliby sprawować, nie mogliby odegrać jakiejkolwiek funkcji w parlamencie. Taktyka, którą stosowali posłowie polscy w roku 1874, była to taktyka protestu i absencji. Oznaczała to, że protestowali przeciwko prawodawstwu uderzającemu w Polaków, a także nie byli obecni na arenie parlamentu w czasie dyskusji nad prawodawstwem, które nie dotyczyło spraw polskich. Była to strategia całkowicie nieodpowiadająca Ferdynandowi Radziwiłłowi, który przecież kandydował do Reichstagu po to, żeby przeciwstawić się Kulturkampowi. Czego tak naprawdę Ferdynand Radziwiłł oczekiwał od Polaków? Oczekiwał od nich zaakceptowania zastanej sytuacji prawno-państwowej, a także współuczestniczenia w procesie prawotwórczym, bo wychodził bowiem z założenia, że tylko współtworząc prawodawstwo Rzeszy, Polacy mogą mieć na nie wpływ, a tym samym mieć wpływ na prawodawstwo dotyczące Polaków. Oczekiwał od nich również stałego zaangażowania parlamentarnego, widocznego w udziale w pracach stałych i specjalnych komisji parlamentarnych, czyli stałego udziału we wszystkich pracach parlamentu. Tego Polacy dotychczas nie robili. Oczekiwał także stałej, dyplomatycznej i otwartej współpracy z katolicką frakcją Centrum. A to dlatego, że wiedział, że niewielka frakcja polska nie była w stanie podejmować jakichkolwiek decyzji, wnosić jakichkolwiek wniosków, czy doprowadzić do dyskusji nad tymi wnioskami bez wsparcia udzielonego jej przez inną, większą frakcję polityczną. Taką frakcją polityczną, która była Polakom najbliższa, była najpierw frakcja, a później od początku XX wieku partia polityczna Centrum. Rzeczywiście cele, które przyświecały obydwu frakcjom, były do siebie bardzo podobne do pewnego momentu. Dopiero z czasem frakcja Centrum urosła w siłę, stała się partią polityczną i jak każda partia dążyła do tego, żeby samodzielnie sprawować władzę. I Polacy zaczęli jej troszeczkę z czasem przeszkadzać. Ta współpraca na początku XX wieku stała się mocno utrudniona. Jak Ferdynand Radziwiłł realizował swój plan? Kilka pierwszych lat w parlamencie Rzeszy Ferdynand Radziwiłł spędził raczej w cieniu. Zajmował się innymi sprawami, było mu trudno dostosować się do tych warunków panujących w kole, koło zabraniało swoim pojedynczym członkom występować na arenie parlamentarnej, występować z areny parlamentarnej, przemawiać bez zatwierdzenia ich mów. Nie zgadzało się w ogóle na jakiekolwiek przemówienia tak naprawdę, ponieważ sprawy nie dotyczyły bezpośrednio Polaków. W roku 1879 książę otrzymał zaproszenie do objęcia przysługującego miejsca w Izbie Panów. A ponieważ Polacy zasiadający w tym gremium nie należeli oficjalnie do koła polskiego w Landtagu, dlatego Radziwiłłowi było lekko i łatwo wykorzystać tę sytuację i teraz troszeczkę częściej zabierać głos z mównicy. Wykorzystał to do manifestowania swoich poglądów wobec prawodawstwa antykościelnego i antypolskiego, a także z czasem do manifestowania swoich poglądów na temat roli Polaków w państwie i w obydwu parlamentach, nawet jeżeli z czasem narażał się na krytykę ze strony samych Polaków. W roku 1881 sytuacja uległa zmianie w związku z kolejnymi wyborami, które się odbyły, które zachwiały równowagą parlamentarną. Polacy znaleźli się w sytuacji tak zwanego języczka uwagi, mogli decydować o tym, na którą stronę przechylić szale, w jaki sposób rozwiązać konkretne głosowania. W związku z powyższym stali się troszeczkę bardziej uważni i zaczęli przysłuchiwać się propozycjom, które od samego początku swojej obecności w parlamencie głosił Ferdynand Radziwiłł, ale także inni posłowie polscy, sugerujący nawiązanie współpracy z rządem bądź otworzenie się w jakiś sposób na taką współpracę, ewentualnie na prace parlamentarne. Jednocześnie jednak
Radziwiłł przeciwny był, całkowicie przeciwny był innej idei forsowanej przez część polskich parlamentarzystów, idei zwanej metodą polityki prowadzonej metodą zwaną do ut des, daje, abyś ty, i ty dał. Radziwiłł uważał, że takie paktowanie z rządem byłoby handlem wymiennym, który nie byłby godny dżentelmenów, za których uważał polityków. Kiedy po śmierci najpierw Wilhelma I w 1888 roku, a następnie Fryderyka III dokładnie w tym samym roku i objęciu władzy przez Wilhelma II, rok później, w 1889 roku, Ferdynand Radziwiłł objął kierownictwo Koła Polskiego, postanowił doprowadzić do ostatecznej zmiany stosunku polskich posłów do sposobu prowadzenia polityki. Kolejna taka okazja nadeszła w roku 1890, kiedy Wilhelm II zdymisjonował kanclerza Bismarcka, znanego przecież z bardzo agresywnego nastawienia do Polaków, i mianował następnym kanclerzem Leo von Capriviego, człowieka o zupełnie innym charakterze, nie tylko spokojniejszego i bardziej wyważonego, ale także nie posiadającego większości parlamentarnej, to znaczy zmuszonego do tego, żeby za każdym razem sięgać po zupełnie inną i nową, stworzoną tylko i wyłącznie na cel konkretnego głosowania koalicję rządową. No i co się wydarzyło? Stało się to, że owszem, nowy kanclerz gotowy był do współpracy, natomiast Polacy poszli dużo dalej. Pod nieformalnym przywództwem Józefa Kościelskiego zdecydowali się właśnie na tę krytykowaną przez Ferdynanda Radziwiłła metodę dał des, daje, abyś i ty dał, i zaoferowali rządowi pełną współpracę. Nie wyszli na tym dobrze i dopiero 4 lata później, kiedy nie tylko kanclerz Caprivi zmuszony był złożyć swoją funkcję, ale również i Józef Kościelski, który oficjalnie przewodził grupie parlamentarzystów polskich, zrezygnował ze swojego miejsca w Reichstagu, Ferdynand Radziwiłł nareszcie mógł zrealizować swoje marzenie. I od tej chwili mniej więcej właśnie Ferdynand Radziwiłł kładł ogromny nacisk na to, żeby dopingować polskich posłów do zwiększenia swojej aktywności parlamentarnej, do zmiany tonu wypowiedzi, w tym do zaprzestania takiego agresywnego tonu, jedynie wyrzucania błędów polityki prowadzonej przez kolejne rządy niemieckie w stosunku do Polaków, a także do regularnego przejmowania odpowiedzialności za całe społeczeństwo niemieckie, czyli za pracę wszystkich komisji Reichstagu, które obsadzone miały być również posłami polskimi, zgodnie z ich zainteresowaniami i umiejętnościami. Brzmi to fajnie. Ale nie było takie proste w realizacji oczywiście. Po takiej zmianie zachowania Polacy oczekiwali, a przede wszystkim Ferdynand Radziwiłł oczekiwał, że parlamentarzyści niemieccy i rząd Prus zaczną traktować Polaków po partnersku, że zrezygnują z agresji słownej skierowanej pod ich adresem, że zrezygnują z prowadzenia antypolskiej polityki i wreszcie przyznają mniejszości polskiej mieszkającej na terenie Prus i Rzeszy równe prawa, w tym prawo do posługiwania się językiem polskim w życiu prywatnym i w przestrzeni publicznej, a także do pielęgnacji i do rozwoju swojej własnej kultury i tradycji. W obliczu coraz to silniej rozwijającego się nacjonalizmu niemieckiego były to marzenia, które nie miały prawa się ziścić. Zamiast tego kolejne rządy coraz bardziej zaostrzały politykę antypolską i w społeczeństwie polskim rósł opór i agresja, chęć odwetu, widoczne we wzroście nastrojów narodowych. Odpowiedzią Polaków na niemieckie kroki administracyjne, takie jak na usuwanie języka polskiego najpierw ze szkoły, a potem z przestrzeni publicznej, czy też naprowadzoną z pieniędzy podatników przy pomocy słynnej komisji kolonizacyjnej walka o ziemię, było między innymi zakładanie
organizacji i instytucji samopomocowych. A i tutaj Ferdynand Radziwiłł chętnie służył przykładem, wspierając takie organizacje na terenie całej Wielkopolski, ale również i u siebie w Dobrach, otaczając liderów takiej samopomocy, opiekun, zatrudniając ich u siebie na terenie swoich własnych dóbr, wspomagając tym samym rozwój takich organizacji. Przykładem takim klasycznym jest postać księdza Augustyna Szamarzewskiego, który otrzymał od Ferdynanda Radziwiłła prezentę na parafię w Ostrowie, której był rzecz on kolatorem. Jaka tematyka w ogóle zajmowała Ferdynanda Radziwiłła w trakcie jego kariery parlamentarnej w Niemczech? Była to obrona praw Kościoła katolickiego, rozumianego jako niepodzielna całość, jako instytucja podlegająca władzy papieskiej bez względu na narodowość wiernych. Była to obrona praw Polaków do posługiwania się własnym językiem w ramach państwa pruskiego i jego instytucji, i w tym obrona praw języka polskiego w sądownictwie, szkolnictwie, a także w życiu publicznym. Była to również obrona praw Polaków do pielęgnowania własnych tradycji, szczególnie właśnie w ramach stowarzyszeń do pielęgnowania języka, historii, kultury polskiej, ale także właśnie wyznania. Kolejnym tematem była obrona prawa Polaków do własności. Tutaj szczególnie chodzi o działalność, zwalczanie działalności komisji kolonizacyjnej, ale także następnie ustawodawstwa wywłaszczeniowego. Propagowanie moralności. Pod tym punktem rozumiem różnego rodzaju działania, które prowadził Ferdynand Radziwiłł, i te działania wykraczały definitywnie poza klasyczne zainteresowania koła polskiego i pokazywały, jak istotna dla niego było pokazanie siebie, pokazanie działalności polskiej jako działalności odpowiedzialnej za to, co dzieje się w całym państwie niemieckim. Ponieważ Ferdynand Radziwiłł zajmował się takimi tematami jak likwidacja handlu terminowego zbożem, czy na przykład umożliwienie ludności autochtonicznej niemieckich kolonii afrykańskiej sądowej obrony przed nadużyciami ze strony władz niemieckich, albo dążenie do uchwalenia prawodawstwa Rzeszy zabraniającego propagowania treści pornograficznych i regulującego pracę prostytutek. Dlatego nazwałam to propagowaniem moralności w rozumieniu oczywiście religii chrześcijańskiej. Kolejnym tematem były kwestie rolne i leśne, od kwestii zabezpieczenia międzynarodowego handlu zbożem przez uregulowanie cen mięsa, po uregulowanie okresu polowań na dzikie ptactwo na przykład. To były tematy, którymi książę Radziwiłł zajmował się w parlamencie. Wreszcie problematyka socjalna, poczynając od uregulowania dnia pracy, zabezpieczenia socjalnego i emerytalnego pracowników fabryk przez ograniczenie zatrudniania kobiet i niepełnoletnich, uregulowanie procedury zakładania firm, kwestia zabezpieczenia przyszłości i finansowania pracowników pracujących w systemie chałupniczym, albo na przykład utworzenie szkół dokształcających dla młodocianych robotników, albo na przykład zapewnienie robotnikom obcojęzycznym, w tym oczywiście przede wszystkim Polakom, dostępu do duszpasterstwa w języku ojczystym. To były tematy, którymi zajmował się, jeśli chodzi o problematykę socjalną. Widać z tej listy dość wyraźnie, że dążył rzeczywiście mocno do tego, żeby zajmować się nie tylko ważnymi tematami polskimi, ale również takimi, które dotyczą całego społeczeństwa Niemiec. Ferdynand Radziwiłł był przekonany o tym, że stosunki polsko-niemieckie należy kształtować nie tylko w parlamencie, ale także przede wszystkim w życiu codziennym. I
należy robić to przez utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi w ramach społeczności lokalnej. I tutaj także starał się świecić przykładem, podejmując swoich dobrych przedstawicieli władz niemieckich, utrzymując bardzo dobre stosunki z niemieckimi sąsiadami. Co prawda regularnie wymieniał swoich pracowników, zwalniając w momencie, kiedy na przykład na emeryturę przechodził któryś z pracowników niemieckich, był zastępowany pracownikiem polskim, bo Radziwiłł nie wyrzucał z pracy bez powodu, bez względu na narodowość. Ale i także takie zachowanie miało charakter edukacyjny, ponieważ świetnie prowadzone dobra, przynoszące ogromne dochody, prowadzone przede wszystkim właśnie przez Polaków, były przykładem przeczącym propagowanego mu przez pruską propagandę takiemu stereotypowemu pojęciu polskiej gospodarki. Oprócz tego typu działalności, Petnet Radziwiłł prowadził także działalność stowarzyszeniową. Przejął kierownictwo stowarzyszeń, instytucji założonych przez jego ojca po śmierci ojca. Na wyraźne życzenie papieża przejął także kierownictwo na przykład stowarzyszenia na poziomie europejskim, Stowarzyszenia Świętego Wincentego. I rozwijał tę działalność, włączając kolejne grupy społeczne wymagające opieki. Jakie były to grupy społeczne? Były to na przykład, byli to Polacy bezdomni mieszkający w Berlinie, byli to recydywiści, były to w dalszym ciągu oczywiście sieroty, bądź młode uzdolnione dziewczęta, albo jedną z instytucji, którą założył Ferdynand Radziwiłł, jego siostra szczególnie mocno działała w niej, młodsza siostra Elżbieta, było to stowarzyszenie sprawujące opiekę nad niezamężnymi kobietami ciężarnymi, które zresztą działało do, zdaje się, że lat 80. w Berlinie Wschodnim. Zgodnie z nauką Kościoła, książę postrzegał tenże Kościół jako organizm jednolity, jako organizm niepodzielny, niepodlegający podziałom narodowościowym albo społecznym. Stał na czele gmin kościelnych w Berlinie oraz w Ostrowie, a także pełnił szereg funkcji reprezentacyjnych w trakcie uroczystości kościelnych i religijnych na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, a także wrocławskiej, w skład której wchodził wówczas Berlin. Należały do nich nie tylko funkcje reprezentacyjne w trakcie na przykład uroczystości kolejnych nominacji biskupich, czy udział w uroczystościach religijnych, czy organizacja prowadzenia wieców katolickich na przykład, czy podobne uroczystości, albo udział w pielgrzymkach krajowych, bądź pielgrzymkach na przykład do Rzymu. Przede wszystkim Radziwiłł inicjował i kierował działalnością kolejnych właśnie stowarzyszeń, skupiających również robotników, zarówno polskich, jak i niemieckich robotników, czyli grupę społeczną, która bardzo mocno się w tym czasie rozwijała. Zilustrujmy może taką myśl, działalność stowarzyszeniową Ferdynanda Radziwiłła karykaturą, która ukazała się w piśmie Bocian, piśmie satyrycznym w 1901 roku i zatytułowana jest Echa Antonińskich Mysterii dnia 2 czerwca roku bieżącego. Karykatura ta, rok 1901, to jest czas walki o szkołę, to jest czas strajku we wrześniu i jego brutalnego stłumienia przed tamtejszych nauczycieli. Ja myślę, że Państwu ta historia jest dobrze znana.
I jest to wreszcie czas, w którym dzięki interpelacji złożonej w Reichstagu przez Ferdynanda Radziwiłła pojawiał się on bardzo regularnie na łamach prasy polskiej i niemieckiej. Zainteresowanie jego osobą było w tym momencie dosyć wysokie i przez to w pewien sposób ucierpiała działalność charytatywna, którą prowadził na co dzień. Otóż rokrocznie Ferdynand Radziwiłł organizował w swoich dobrach w Antoninie, w Przygodzicach, festyn charytatywny, którego dochód przekazywany był na utrzymanie i rozwój założonego przez Ferdynanda Radziwiłła i przez jego brata Edmunda w latach 80. XIX wieku sierocińca. Natomiast dokładnie właśnie w takiej sytuacji, w takim momencie, o którym teraz mówimy, czyli w roku 1901, kwestia wrzesińska, obecność na łamach prasy, krytyka ogromna ze wszystkich stron, prasa niemiecka podchwyciła ten temat i zarzuciła Ferdynandowi Radziwiłłowi, że próbuje zorganizować w Antoninie pod przykrywką działalności humanitarnej, charytatywnej, wielki festyn polski, który ma na cel odizolowanie społeczeństwa polskiego od społeczeństwa niemieckiego. No, prawdy w tym nie było wiele, ale konsekwencje były bardzo duże, ponieważ w związku z powyższym udziału w festynie odmówiły władze zarówno władze lokalne, jak i również władze wojskowe i zabroniły urzędnikom niemieckim, a także żołnierzom niemieckim uczestniczenia w tej uroczystości. Problem był bardzo duży, dlatego że co roku dokładnie właśnie te grupy społeczne spotykały się, tudzież ci właśnie urzędnicy spotykali się w Antoninie razem z Polakami i wspólnie utrzymywali wspólny sierociniec. W roku 1901 było to niemożliwe. Ja myślę, że będę pomalutku zbliżała się do końca mojej opowieści. Chciałabym Państwu jeszcze króciutko pokazać jeszcze jedną karykaturę, ponieważ osoba księcia Ferdynanda Radziwiłła pojawiała się bardzo często faktycznie w prasie. Konsekwencją całej tej działalności Radziwiłła w XIX wieku, działalności na rzecz równouprawnienia tak naprawdę Polaków w Rzeszy Niemieckiej, działalności nie do końca spełnionej, nie do końca zrealizowanej było to, że w roku 1918, na krótko przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, rozłuszczeni koledzy parlamentarni wymusili na nim rezygnację z kandydowania do kierowania kołem polskim w parlamencie Rzeczy po raz kolejny. Wymusili na nim ten krok, chociaż sami zrobili dokładnie to samo parę miesięcy później. Zrezygnowali z zasiadania w parlamencie Rzeszy, w Sejmie Pruskim i tak jak Ferdynand Radziwiłł zrobił to w czerwcu, tak i wczesną jesienią jego parlamentarni koledzy powrócili do Polski. Wszyscy razem spotkali się ponownie w Warszawie, by wziąć udział w obradach pierwszego Sejmu Niepodległej Polski, które te obrady Ferdynand Radziwiłł mógł otworzyć jako marszałek senior, jako osoba najstarsza obecna na sali. Nie wiem, czy Państwo mają okazję poczytać sobie w tym czasie, jak zareagowały na tę obecność i na mowę otwierającą Sejm Ustawodawczy przez Ferdynanda Radziwiłła pisma polskie, ale może już nie będę przedłużała. Zostawię te plansze na chwileczkę jeszcze i podziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dziękujemy bardzo serdecznie za ten niezwykle wciągający w historię wykład, tak? Wciągający przez pewną analogię, dlatego że
los człowieka, który się postanowił zaangażować w politykę kraju, który nie był jego ojczyzną w jakimś sensie, a z drugiej strony jednak był. Ta narodowa i katolicka tożsamość, która jest jakby integralna, a z drugiej strony pęknięta, to wszystko ma nowe aspekty w dzisiejszej historii, w historii wprawdzie nie polskiej, ale historii na wschód od nas i pokazuje, że są to niełatwe wybory, a wybory, które się tak gorzko, jak właśnie w tym wierszyku o Ferdynandzie Radziwile na ekranie jeszcze widniejącym to wierszyku, czasem kończą, czasem jest to bardzo gorzki chleb, angażowanie się po jakiejś stronie i później na koniec życia właściwie w sposób rozczarowujący na pewno podsumowanym się bywa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten wykład i czekam na Państwa pytania do pani dr Eweliny Mankę, która nas poprowadziła takim strumieniem historycznym, bardzo baśniowo, rzeczywiście zgodnie ze swoją zapowiedzią. Płynęło to tak spokojnie, chociaż konflikty przecież były bardzo poważne, już nie tylko Kulturkampf i te wszystkie kolonizacyjne komisje. Potem się to bardzo jeszcze zaostrzyło, jak wiemy z innych wykładów tutaj u nas, pana Cezarego Eugeniusza Króla, wykład o stosunkach polsko-niemieckich za czasów, po części ten wykład temu był poświęcony, za czasów Republiki Weimarskiej, które to stosunki były przecież okropne, można powiedzieć. To wszystko jest w tej wersji, tej takiej arystokratycznej właśnie wersji narracyjnej, bardzo uspokajające, powiedziałbym. Nasze czasy są o wiele bardziej jeszcze dramatyczne, na zapewne. Nie widzę jeszcze żadnych pytań, a ja nie chciałbym dominować tego spotkania w żadnym sensie. We wrześniu istnieje nadzieja na powrót naszego Uniwersytetu Trzech Pokoleń do Uniwersytetu Humboldtów na Unter den Linden, co jeszcze zawsze bardziej dramatyzuje i uzmysławia tą naszą niemiecko-polską rzeczywistość uczelnianą. Coś się pojawiło, słuchajcie, coś się pojawiło. Zaraz przeczytam i powiem, o co chodzi. Natomiast wydaje mi się, że ta wersja zoomowa jest jakimś kompromisem i w tej postaci dzisiaj zaoferowanej była wyjątkowa i za to jeszcze szczególnie dziękuję za tą właśnie wiedzę płynącą jak ciepły strumień, a nie w wersji staccato, w wersji konfliktu i dramatu. Dramat oczywiście był, ale był złagodzony przez wspaniałą, spokojną narrację. Teraz mam pierwsze pytanie, czy też pierwszą wypowiedź, którą przytoczę w całości i bez komentarzy, a pani doktor się do tego odwoła albo nie. Pan Krzysztof Rotermund pisze tak. Swoją działalnością prokatolicką i prokościelną Ferdynand Radziwiłł, opętany ideologią katolicką, był postacią skrajnie konserwatywną i typowym poddanym Watykanu. Chyba zupełnie nie rozumiał procesów społeczno-politycznych końca XIX wieku. Czy pani też tak uważa? No, trudno mi do końca się zgodzić. To znaczy, Ferdynand Radziwiłł był tak, postacią skrajnie konserwatywną w pewien sposób, tak jak większość arystokracji. Oddaną Watykanowi owszem, bo taka była narracja czasów, w którym żył. Natomiast czy nie rozumiał zmian, które następowały pod koniec XIX wieku? Rozumiał je bardzo, bardzo dobrze.
I ja nie wiem, czy pan odnosi się w tym momencie do na przykład kwestii socjalnych. Chciałabym dopytać, o które zmiany pod koniec XIX wieku panu chodzi, żeby móc się dobrze odnieść. Czy byłaby taka możliwość? My musimy nieco w tej formule robić to konsekutywnie, to znaczy, że pan Rotermund z całą pewnością coś dopowie, ale musimy poczekać, aż to napisze. Ja opowiadała w tym czasie, zanim... Bardzo prosimy, tak, ja przytoczę to, co on powie. Dobrze napisze. Sobie. Jeśli chodzi natomiast o... Bo ja domyślam się, czy mam takie przeczucie, że myśli pan o takich zmianach właśnie związanych z kwestiami socjalnymi. Ferdynand Radziwiłł świetnie zdawał sobie z tego sprawę, że zmienia się kompletnie całe społeczeństwo. Wiedział bardzo dobrze, że musi wydarzyć się coś, że państwo musi zająć się zupełnie inaczej, na przykład robotnikami, dlatego że a odejdą oni od kościoła i to była wielka bolączka Ferdynanda Radziwiłła, bo on naprawdę był głęboko wierzącym katolikiem. I B, dlatego, że stanie się jakaś straszna katastrofa, jeżeli państwo nie zadba o robotników i o sytuację socjalną, która panuje w państwie. Dlatego Ferdynand Radziwiłł wynosił regularnie wnioski, bardzo podobne do tych, które wnosiła Partia Socjalistyczna. Wnosił te wnioski w parlamencie i dbał bardzo o to również, żeby prowadzone przez niego organizacje katolickie, stowarzyszenia katolickie wypełniały w myśli chrześcijańskiej lukę, która powstawała w środowiskach robotniczych, po tym jak robotnicy przenieśli się na przykład z terenów wiejskich do terenów miejskich, tak żeby oni z jednej strony jednak nie odeszli od kościoła, a z drugiej strony, żeby również nie padali pokusom życia, że tak powiem, na przykład rozwiązłego, tudzież nie popadali w alkoholizm. To było niebezpieczne. Albo na przykład nie popadali w skrajną biedę, bo to też było wielkie niebezpieczeństwo związane z sytuacją finansową, materialną, w jakiej żyli robotnicy. Druga rzecz, o której może ewentualnie pan myśleć, to zmiany generalnie społeczne, które zaszły pod koniec XIX i na początku XX wieku, na przykład utrata znaczenia ziemiaństwa, arystokracji i później widoczne już po I wojnie światowej, no koniec świata monarszego, tak jak mieliśmy z tym do czynienia na terenie Niemiec. Ferdynand Radziwiłł również zdawał sobie z tego sprawę. I tutaj przykładem jest to, dowodem na to jest to, w jaki sposób prowadził swoje dobra. Ponieważ należał do tych ziemian, do tych wielkich posiadaczy ziemskich, którzy bardzo szybko uporali się z uwłaszczeniem. Na terenie Niemiec to rozegrało się, tudzież Prus rozegrało się jeszcze zanim się narodził, natomiast na ziemiach rosyjskich to on był osobą, która takimi tematami się zajmowała i która procesy te przeprowadzała. Był też osobą, która bardzo, bardzo wcześnie na terenie swoich dóbr wprowadziła system emerytalny, zabezpieczenie rentowe, zupełnie inny system finansowania pracowników, a także która współpracowała ze zatrudnianymi przez siebie osobami, ze swoimi pracownikami, zgodnie z zasadą dobry pan, tylko i wyłącznie dobry pan. Sama się posługuje w tym momencie taką nomenklaturą. Dobry pracodawca jest w stanie utrzymać swojego pracownika przy sobie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli jest pracodawcą otwartym, szczerym i potrafi zrekompensować jego
jego praca. Ferdynand Radziwiłł był pracodawcą skutecznym i był pracodawcą zaangażowanym w życie osobiste również swoich pracowników. Także w mojej opinii świetnie zdawał sobie sprawę z tego, jakie zmiany zachodziły w całym społeczeństwie. Inny kolejny przykład to to, że Ferdynand Radziwiłł zupełnie inaczej niż na przykład jego kuzyn Antoni nie miał swojego dworu. Nie istniało coś takiego jak dwór Ferdynanda Radziwiłła. On faktycznie miał służbę, ale to był kucharz, to była pokojówka, to był kamerdyner, ale to nie był dwór, do którego przyzwyczajona była jego rodzina. On zdecydowanie zmieniał swój styl życia i dopasowywał go do... Ja chciałem tylko powiedzieć, że psy szczekają, wykład idzie dalej i to już mamy przez cały niemal wykład. Natomiast jest dopisek i brzmi on od pana Krzysztofa Rotermunda. Chodziło mi głównie o, w cudzysłowie, oświecenie, zamknąć cudzysłów, społeczeństwa polskiego, zwłaszcza chłopstwa, całującego księży po rękach, podatnego na manipulacje kleru i tym podobne. I tutaj znowu mamy sytuację taką, że Ferdynand Radziwiłł w rzeczy samej wykorzystywał kler zatrudniany u siebie w dobrach. Zatrudniał go do, bo ja mówię tutaj o zatrudnieniu, o dawaniu prezent na beneficjum. To jest coś, o czym mógł w dalszym ciągu na terenie Wielkopolski decydować. Wybierał sobie, dobierał sobie tak skutecznie współpracowników, i miał na tyle mocy sprawczej, żeby móc przeforsować takie decyzje, żeby dokładnie u niego opiekę i nad duszpasterską sprawowały osoby, które są zaangażowane społecznie. To znaczy właśnie na przykład Augustyn Szymarzyński. Albo cały szereg innych księży, którzy w jego dobrach pracowali, którzy zakładali na przykład spółki zarobkowe albo dbali o rozwój finansowy i chłopów o to, żeby Polacy w momencie, kiedy toczyła się walka o ziemię, byli w stanie wytrzymać konkurencję z państwem niemieckim, bo nie tylko z chłopem czy z robotnikiem niemieckim, ale z państwem, z tą całą maszynerią. Także tutaj byłabym ostrożna z tą mamy obawą. Mamy coś nowego, mamy nowy wątek. Pan Jarosław Banicki pisze następująco. Ferdynand Radziwiłł wpisał się w pewien fenomen niemiecki tego czasu. Oto w protestanckim państwie powstaje katolicka partia Centrum, wkrótce dominująca parlament. Inspirowana katolicką nauką społeczną wprowadza zmiany społeczne marginalizujące wpływ marksizmu. Działalność Ferdynanda Radziwiłła jest też odbiciem tego nurtu. Czy można to tak widzieć? Absolutnie zgadzam się z panem. Dokładnie tak samo jak politycy partii Centrum, tak i Ferdynand Radziwiłł i jak większość ziemian i większość konserwatystów tej epoki, Ferdynand Radziwiłł bał się socjalizmu. Tyle, że inaczej niż na przykład Bismarck, który uważał, że socjalizm zlikwidować można tylko i wyłącznie go zakazując, aresztując, zabraniając spotkań. Ferdynand Radziwiłł był zdania, że to, co się, że niebezpieczeństwo socjalizmu można pokonać na dwa inne sposoby. Przede wszystkim właśnie odbierając socjalistom robotników, czyli skupiając ich w organizacjach katolickich, dając im alternatywę do socjalizmu z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli państwo będzie szybsze i uchwali prawodawstwo, którego oczekują socjaliści, bo to prawodawstwo i tak musi być uchwalone, dlatego że państwo i tak musi zająć się
zająć się społeczeństwem, zająć się sytuacją socjalną społeczeństwa niemieckiego. To tak pokrótce, ale zgadzam się w pełni z Panem. To spojrzenie, jeśli chodzi o partię Centrum i o poglądy Ferdynanda Radziwiłła, było do siebie bardzo podobne. Ja sobie pozwolę w tym momencie, chociaż jest jeszcze jeden dopisek. Nie, są dwa. Przepraszam. Pierwszy brzmi, jest właściwie pytaniem retorycznym pana Krzysztofa Rotermunda, chociaż w trzy wyposażonym znaki zapytania. Katolicyzm jako alternatywa dla socjalizmu. I drugi dopisek to jest pana Jarosława Banickiego. Pytanie do moderatora, czy można liczyć na nagranie tego wykładu? Chciałbym go jeszcze pokazać znajomym. Odpowiedź jest twierdząca. Powstało już to nagranie, a szukać go trzeba na utp.berlin lub na YouTubie u pana Bogosława Fleka, naszego rektora, że się tak wyrażę. Pani doktor Ewelina Wanka. Bardzo dzisiaj nas wszystkich zainteresowała, ale przede wszystkim nas zahipnotyzowała tą opowieścią. Prowadziła nas w taki czas, który naprawdę już minął, ale też był przełomowy. Na swój sposób przełomowy, na swój sposób rewolucyjny. I to retoryczne pytanie, czy katolicyzm jest alternatywą dla socjalizmu, to pytanie oczywiście jest zasadne, ale proste odpowiedzi znają tylko obie strony, a nie obiektywny obserwator. Jeżeli mogę włączyć się jednym słowem, on nie jest alternatywą w dzisiejszym czasie, natomiast takie były poglądy konserwatystów i takie były poglądy arystokracji w XIX wieku. I z mojej perspektywy, ja odczuwam siebie jako osobę, która relacjonuje wydarzenia były, a może mniej je ocenia z dzisiejszej perspektywy. Także tak to rozumiem. Dobrze, więc proszę Państwa, już godzina jest bardzo zaawansowana i w takim razie będziemy kończyć, dziękując jeszcze raz serdecznie i zapraszając Państwa wszystkich do naszych spotkań. Mam nadzieję, że w rzeczywistości, a nie tylko w Zoomie. I co jeszcze mogę powiedzieć? Może w lepszych czasach. Dziękuję Państwu. Dobranoc. Już dziękuję bardzo. Dobranoc.